Witam, Kozłowski Wiesław z tej strony. No, taki tytuł kontrowersyjny. Chciałem powiedzieć po prostu, co według mnie się zadziało. I po prostu myślę, że wiele ludzi już czuło po prostu, co się dzieje. I myślę, że czas, żeby po prostu mówić już o tym poważnie. Ja uważam, że nie będę już po prostu... Wiem, że wielu ludzi jest świadomych, co tu się dzieje na tym kanale, co się stało. I może każdy się, nie wiem, wstydzi o tym mówić albo coś, ale wie, że tu się stało coś nadzwyczajnego. I po prostu w tym momencie chodzi o to, że budzi się ludzka świadomość. Takie coś. I popatrzcie się, dzisiejszy film, dzisiejsze hejty, to co robi Beata teraz, to... Znaczy, no nie czarujmy się, chyba nikt nie wierzy w to, że moja siostra nasłała na mnie moc w tak krótkim czasie. Zaraz po działaniu Wenty. No to wiadomo, że tutaj ona ma tylko... Ona widnieje tylko na papierze zgłaszającego. A to wszystko jest sterowane przez Lubina, przez Tytko. To jest wszystko. No i co? To jest właśnie reakcja. Popatrzcie, jak tyle jest teraz hejterów, tyle jest komentarzy negatywnych. Dlatego, że oni się po prostu boją. Nie boją się tego, że ja pokazuję jakiegoś tam Wentę czy coś. To już chodzi o to, że po pierwsze... Wiele ludzi już obrazuje głagolicą. Wiele ludzi podniosło swoje wibracje przez to, że zrozumiało, że ten Matrix jest bez sensu. I po prostu zaczęli... I wiele osób zaczęło widzieć tę prawdziwą rzeczywistość. Wyobraźcie sobie teraz. Pamiętajcie zasadę. Że oni muszą wszystko pokazywać. Nie może... To nie ma się czegoś teraz... obawiać, że Kozłowski powiedział o flashach, o wlepkach flash, że są w kluczowych miejscach, tam gdzie się coś dzieje, czyli w jakichś klubach, gdzie wyławiają kobiety czy dzieci, gdzieś w jakichś przedszkolach, szkołach, że oni to będą chodzić, czy na przykład oczka, że tam gdzieś jak jest pokazane oczko, że zaprzedanie duszy, że jak Kozłowski powiedział, to oni będą chodzić i zrywać. Nie. Oni nam muszą wszystko pokazać. Tylko chodzi o to, że chodziliście po prostu jak jesteś nieprzytomni i nie widzieliście tego przez to wszystko. Przez chemię, przez używki, przez jakieś obniżające rzeczy, przez jakiś seks, nie wiem, bez miłości, przez różne rzeczy. I po prostu teraz, jak zaczniemy to wszyscy widzieć, to oni po prostu... No co? Ja uważam, że no nie ma czegoś takiego, żeby oni mnie zlikwidowali, zamkli do psychiatryka czy więzienia, jak ja się nie obniżę. Ja wiem o tym. I tylko to teraz jest ich panika po prostu i tylko się pogrążają tym, bo będziecie widzieć coraz więcej jakichś dziwnych rzeczy, że już będą mieć jakieś nakazy, jakieś coś i ja nie będę siedział. Więc tym bardziej będzie was to budziło. Więc tego już nie da się zatrzymać. A pomyślcie sobie teraz tak, że nawet jakbym się obniżył, coś by mi odpierniczyło, nie wiem, poszedł na jakiś... Jakaś, nie wiem, kobieta by mnie napotkała, zaproponowała by mi... Jak mi nieraz podsuwają takie. No popatrzcie, jak ja wyglądam. No nie jestem atrakcyjnym mężczyzną, a takie właśnie podsuwają mi jakieś takie rzeczy, że nagle jakaś kobieta, jak modelka, kurde, proponuje mi seks na przykład. No to wiem, że to może zabrzmieć niewiarygodnie, czy jakoś ten, no ale to jest właśnie takie. I większość ludzi walczących z systemem i nawet o dobrym sercu idzie na takie coś. Chwila słabości i później koniec. Więc no tu są różne rzeczy takie, co ja nie mówiłem o tym, ale po prostu, no to nie jest tylko tak, że
tu trzeba cały czas nie wchodzić strachem i nie obniżać się. I oni mi nic nie mogą zrobić, mogą tylko mnie zastraszyć, mogą tylko robić tak, że będziecie sami wizualizować, że mi się coś tam stanie, czy coś, ale to i tak bez to nie róbcie czegoś takiego. Wierzcie po prostu, że dobro wygra. Nie wchodźcie w ogóle, kto jest za mną, to nie wchodźcie w ogóle jakieś, nie przejmujcie się, oni mi nic nie mogą zrobić, jeśli się nie obniżą. Więc tu się nie martwcie, nie wchodźcie jakimś strachem, kto jest za mną po prostu, kto chce, żeby się zmieniło coś dla dzieci, żeby ten system upadł, ten oparty na nienawiści, na kłamstwie i to wszystko, i na krzywdzeniu innych, to po prostu nie bójcie się, nie wchodźcie emocjami strachu, że mi się coś stanie, choćby nie wiem, co Beatka wam powiedziała. Jeszcze mnie szykuje to, że teraz moja córka, która starsza córka, którą Wenta mi pokazał w przedniej szyby samochodu, a teraz odezwała się do mnie, wtedy jak prosiłem ją, żeby się odezwała, bo nie mówiłem jej, że pokazał z przedniej szyby samochodu, no bo nie chciałem ją straszyć, ale pisała SMS-y, a dzisiaj się odezwała i następna. Tyle SMS-ów wysyłałem, że jeśli się obraziła na mnie, uwierzyła w te głupoty, co Bata gada, to żeby przynajmniej nie mściła się na babce, czyli na mojej matce, i żeby ją odwiedziła. I mam wiele SMS-ów, dowodów, że prosiłem ją, żeby przyszła i ja wyjdę wtedy z domu, jak mnie nie chce widzieć i ten. A teraz nagle po 5 latach, nagle Beatka chce strasznie do babci przyjść, nagle, znaczy do matki, nagle moja córka zapowiada mi, że jutro przyjdzie, no i właśnie chce po prostu znowu jakieś takie właśnie, no, ja uważam, że albo jest zastraszona, albo to robi dla kasy, nie wiem po prostu, no, ciężko mi tak o córce mówić, ale bardziej mi się wydaje, że ją czymś szantażują, wiem czym mogą szantażować, ale ja już się po prostu nie przejmuję, kto się przebudził już na tym kanale, rozumuje sercem. I to nie można, słuchajcie, chodzi o to też, że ja wam chcę pokazać, że nie dajcie się po prostu, bo ten świat nierzeczywisty, to co oni nam pokazują, tę iluzję wszystko, to polega na tym, że wystarczy kogoś pomówić, że wystarczy was na przykład zastraszyć, że wiele osób na przykład robi, da się szantażować, robi coś, nie wiem, jakąś przysługę takim iluminatom, nie wiem, ma jakiś na przykład sklep strategiczny i przyjdą smutni ludzie i mają jakieś haki na nim i każą mu jakieś lewe biznesy robić, bo jak nie, to po prostu ujawnią coś. Tylko pamiętajcie, to ja wam pokazałem teraz. Ja nie chciałem nigdy pokazywać, co robi matka moja, że mam tam z córką starszą, że się odcięła ode mnie i też po prostu nie wiem, czy to robią dla kasy. No moja matka chyba to robi dla kasy, no ale po prostu to są ciężkie tematy. Ja nigdy nie chciałem tego poruszać, ale wiedziałem, że przyjdzie moment, że skoro Beata, zrozumcie, że skoro Beata poszła w układ z teściem, to żaden iluminat nie pójdzie dla niej iluminata po prostu, że ona coś dostanie. Po pierwsze nazbierał na nią haki. Moja siostra przecież leczyła się psychiatrycznie. Miała wtedy jakąś depresję. Wiem, że mocno romansowała na jakichś portalach, na randkowych. Przecież do tego wszystko Dubin doszedł. On ma takie dojścia, że nazbierał haki. Ona by nie dostała, nawet jakby mnie zlikwidowali, nie dostałaby złamanego grosza. Po prostu popatrzcie sobie pierwszą część Wenty, rozmowy moje z Wenty, co najpierw mówi o tej łapówce dla tego wszołka, co dała tylko 5 tysięcy, a później mówi o tym, jak załatwił 5 lat w
wstecz, jak 5 lat wstecz załatwił papiery swojej żonie, że jakieś lewe pobyty w szpitalach, opinie specjalistów, psychiatrów i po prostu wystarczyłoby, żeby powiedziała, że odchodzi od niego. No i po prostu jest wtedy po prostu te papiery, biorą ją do psychiatry i nikt by nie stanął w jej obronie. Po prostu miałaby taką kartotekę i nieważne, że w ogóle nigdzie by nie była, ani dnia realnie nie przesiedziała w psychiatryku. To oni mają władzę, to oni mają kasę, oni mogą wszystko. I też taki pion jak Beata, jak widzieli, że jest chciwa i sprzeda własnego brata, to Adam na pewno nazbierał haki i nie dostałaby nawet grosza. Bo po co? A poza tym, jakby miała coś dostać, to popatrzcie. Wentę wyciągli z więzienia i założyli mu 4 firmy. A nie, że obiecali, że jak mnie zlikwiduje, to mu założą 4 firmy. Tylko od razu mu dali coś. Nie mu dali na kredyt. A Beatę co? Obiecali jej i dalej siedzi na szlaku w jakiejś ruderze i z teściami mieszka i w pokoju z synem i z mężem. Więc tutaj po prostu tu nie ma czegoś takiego. Tu jest pytanie, tu ktoś też mówi, ludzie tylko żyją telewizją, oni w Boga nie wierzą, co niektórzy. Mają klepki na oczach. Nie, ja uważam, że to się już przebudziło naprawdę. Ja wam powiem jedno. Zrozumcie to, że naprawdę poszła ta iskra i zobaczycie, bo teraz popatrzcie się, jak tysiące ludzi zacznie patrzeć. Wystarczy, żebyście widzieli tą prawdziwą rzeczywistość. Jak ludzie no i o tą głagolicę chodzi. Ja uważam, że wielu już zaczyna pisać głagolicą. I teraz wam powiem po pierwsze. Iskra Boża według mnie to nie znaczy, że po prostu ja jestem tą iskrą, tylko po prostu wszyscy jesteśmy tą iskrą. Bo tak naprawdę to ja mogę być jakimś kamieniem, krzesiwem. Drugie krzesiwo to jest głagolica, a po prostu tym udostępnianiem i realnym działaniem po prostu stworzyliście tą iskrę. Nie ma czegoś takiego jak pojedyncza osoba w świecie duchowym. Nie ma czegoś kultu jednostki. Po prostu można być, nie wiem, krzesiwem, głagolica będzie drugim, ale sama tymi krzesiwami nie stworzy iskry. Więc to jest po prostu, jest po pierwsze. Drugie, ja uważam, że głagolica, którą udało mi się otworzyć, to jest głagolica ta pierwotna, działająca i zresztą widać, że to działa. I ja naprawdę nie użyłem to. Zresztą jak ktoś książkę zobaczył, bo ona była porozrzucana po całym, po różnych azbukach specjalnie. I większość nawet na azbukach to było po jednym znaku na przykład. No różnie. Ja to skompletowałem intuicyjnie i też na różnych na podstawie praksięg, których czytałem. I popatrzcie się, ja naprawdę to wychodzi z tego, że to jest w 4 blokach po 10 liter i wychodzi 40 liter i 4 znaki. I wiadomo, że jak skompletowałem, już byłem pewny, to jak policzyłem te liczby i znaki, no to mi się od razu przypomniało, a imię jego 44. I nawet ja pamiętałem, że a imię jego 44. A później dopiero jakaś koleżanka mi mówi, że jak się też kapła, że głagolica ma
44 znaki i że właśnie a imię jego, to ona mówi, ale przecież tutaj jest wyraźnie, a imię jego 44. I ja uważam, że tu też chodzi o głagolicę i że to nie było przypadkowe i że to była głagolica i tak naprawdę oni się głagolicą boją głagolicy, żebyśmy nie pisali, nie obrazowali, bo to mówię, to jest odsyłanie ich i popatrzcie samo to, robią cały czas ze mnie wariata, pokazywali tą lewą opinię, to czemu, jeśli pisałem pisma procesowe i dołączałem od roku czasu do pism procesowych w różnych sprawach głagolice, to czemu w postanowieniu czy w wyroku nie napisano albo w opinii psychiatrycznej, że po prostu pisze tą głagolicą? Czemu? Czemu nie było w ogóle wspomniane o tym? Bo nie chcieli, żebyście po prostu zrozumieli, dlaczego mnie nie zamykają na tych sprawach. To mówię, czystość serca, ale pisząc głagolicą, obrazując, to też można po prostu szybciej zrozumieć po prostu, co odrzucić i przejść na to wszystko. Patrzcie, jakie jest zagrożenie. Jakbyście sobie przeszli i nagle widzicie koło przedszkola jakiś flash, jakieś oczko i po prostu i widzicie później jakiegoś gościa w garniturze, że rozmawia z dyrektorem, interesujecie się i nagle zaczynacie, odkrywacie, że na przykład to jest jakiś szamlany gościu. Pytacie się dyrektora, dlaczego on tutaj wyszedł na przykład. Kto to jest? Oni się boją po prostu, że w tym momencie, jak będziecie wiedzieć, jak widzieć prawdziwą rzeczywistość, to po prostu to oni nie będą mieć jak po prostu porywać dzieci, nie będą mieć jak po prostu skończy się produkcja androhomu, a jeśli nie będą mieć androhomu, nie będą mieć abortów, jedzenia płodów i różnych rzeczy i nie będą mieć tej negatywnej energii, to po prostu oni zaczną się rozpadać, to jest ciało martwe. Popatrzcie się, jak zaczęła się pandemia i było trudniej o ten androhom, jak ci celebryci po prostu z pierwszych stron gazet, niektórzy zaczęli po prostu starzeć się nagle. I to po prostu, no zobaczycie, że oni się właśnie tego boją. I naprawdę ja wam chcę podziękować po prostu wszystkim za to, co tutaj po prostu stworzyliście i właśnie, że tyle osób mnie wspierało, tyle osób udostępniało, tyle osób zaczęło patrzeć sercem. I po prostu mówię, pamiętajcie, że i tak się tego już nie cofnie, tylko chodzi o to, że po prostu miejcie tą świadomość i teraz już nie dajcie się złamać. Szatan będzie jeszcze pokazywał te batki, węty, te wszystko będą próbować mnie. Jutro może być tak, że moja córka przyjdzie i zacznie, już zaczęła komentarze pisać i tego, będzie mnie przedstawiać w złym świetle. To starajcie się rozumować sercem, czy to jest prawda, czy nie, a nie po prostu obrazowo. Bo za chwilę może być tak, że zapłacą jakąś kobiecie i powie, że ja mnie zgwałciłem wczoraj na przykład. Albo ktoś będzie obity, że ja go uderzyłem. Nie możemy już zacząć. Musimy zacząć wierzyć, rozumować sercem. Popatrzcie się, to wszystko jest Beata. Przecież Beata rozpowiadała ludziom, że ja najeżdżałem na grób ojca w Beatowicach. Gdzie są kamery, gdzie ile razy było, jak po wszystkich świętych znikły wiązanki, bo ktoś wziął na handel, to była afera w gazecie.
No to by ktoś moczu nie zobaczył na takim, nie zrobiłby afery. A ona się tłumaczy, że ma świadków, ale ten... No to popatrzcie się, oni wszystko robią, żeby mnie zamknąć, żeby mnie zdyskredytować. Jakby mieli świadków, to by tak puścili, to... No to przecież się wszystko kupy nie trzyma, ale popatrzcie się. Przez lata uśpionych Słowian iluminaci trzymali za gardło, że wystarczy, że ktoś się wychylił, to dyskredytowali go po prostu hejtując, pomawiając. I Polacy nie zastanawiali się, tylko no najszczał na grób ojca, no ma tutaj opinię jakąś od Szołka, no to świr najszczał. No nie, po co mi dowody, po co mam... Mówi, że nie ma świadków, że ma świadków, ale nie potrzeba. No i ludzie łykają takie coś. Naprawdę, popatrzcie, Wenta popełnił tyle przestępstw. I prokurator na TikToku pisał, że będzie wszczęte śledztwo, że go dojdzie do zatrzymania. Gdzie jest to zatrzymanie? A popatrzcie się, jak dzisiaj w ogóle wyglądała interwencja u mnie. Ta, co wezwała policję. No, przecież to było w ogóle niezgodne z prawem. Ja się znam na prawie. Powiedziałem mu od razu artykuł 81 prawa autorskiego. A on mówi, bo on powiedział, że sobie nie życzy nagrywania. No jak może taki matoł przyjechać na interwencję i podstawowych praw nie wiedzieć? No, podstawowych artykułów. I on mi jeszcze bezczelnie mówi, że no to proszę powiedzieć, co to jest. Ja go będę prawa uczył? To było po prostu... Mogłem mu powiedzieć, że w momencie, jak zakładasz pacanie mundur i wstępujesz do policji, to godzisz się na nagrywanie. Bo to jest artykuł 81 prawa autorskiego, to chodzi o to, że po prostu funkcjonariusz publiczny jest osobą publiczną i można go po prostu nagrywać. I tyle. I nie ma tutaj tłumaczenia. Już się tyle razy kłóciłem. A kto jest mądry, to zastanówcie się. Oni mi teraz już usuwają filmy z Przebudzenie Słowian i Powstanie Skon na YouTube, ale była cała playlista interwencji policyjnych. Nie miałem żadnej sprawy za żadny wizerunek, bo to jest 81 artykuł prawa autorskiego. Jeszcze powiem wam śmiesznie. Jakby mi założyli sprawę, to jeszcze mógłbym dostać odszkodowanie. I tyle. Więc popatrzcie się, takich matołów wysyłają, którzy nie znają prawa, a później druga sprawa. Artykuł 14 ustawa o policji. Przecież jest tam ewidentnie, jak pytam się go o nazwisko, z jakiego komisariatu są, przecież artykuł 14 ustawa o policji wyraźnie mówi, że policjant ci się powinien przedstawić i po prostu numer jest interwencji. Oni po prostu weszli i wyszli. I po prostu mnie zignorowali całkowicie. Bo oni wystarczy... Ja wam powiem dlaczego. No bo dostali wezwanie z góry. No bo mówię, że to nie kieruje Beacka, że Beacka zgłosiła. To jest namaszczone, Beacka widnieje tylko na wezwanie. A to jest poparte komendantami różnymi, bo Adam, Dubin czy Tytko wykonali telefony. I to Beacka, to Beacka tylko jest na papierze. Że niby zgłasza i po 5 latach sobie przypomniała o matce i boi się o matce. I teraz popatrzcie, jak to szybko wszystko poszło. No i te matoły, jak pojechały na taką interwencję, to oni nie przestrzegają 14, bo mają durnie po prostu tak wklepane, że jak jest osoba, no na pewno było napisane, że jest zaburzony i niebezpieczny. Tak jak wzywała policję ostatnio.
to oni tego nie weryfikują, tylko komendant Józiu jedz i Kaziu i macie tutaj zaburzonego i popatrzcie się. A tu nie ma w artykule 14 ustawa o policji, że dla chorych psychicznie zaburzonych i niebezpiecznych nie stosować artykułu 14. On ma stosować do każdego. Do każdego artykuł 14. A te matoły znają tylko artykuł 15 ustawa o policji, to jest większość policjantów. I takie są realia. Do Wenty nie podejdą, mają wszystko, że mnie nękał, nagrywał się, puszczał mi, że porwał moje dziecko, znęcał się psychicznie nade mną, bo mówił, że porwał moje dziecko, a później, że se bekę zrobił, Polacy się nic nie stało i nikt mu nie wjechał. Gościu mi tutaj uśmieszki daje na, pod filmami zadowolony i se dalej dzieci przewozi, kurde, tirami. I po prostu nic. A do mnie wpada policja, bo Beatka przypomniała sobie o matce i nagle kazali, teściu kazał mi, uruchomił Beatkę, żeby po prostu mi założyła od razu MOPS wpadł, od razu policja i to wszystko. Zobaczycie, co się dzieje. Ja uważam, że najważniejsze jest to, że cokolwiek, nawet jakbym się obniżył, to już tego nie zatrzymają, bo większość ludzi tutaj pisze głagolicą, obrazuje głagolicą. Zacznie się ujawniać wszystko w rzeczywistości. Jakbyśmy, nie wiem, 100 osób pisali intencje, obrazowali i zapytali się, kto w Sejmie jest iluminatem, to byście zobaczyli, że jakbyśmy chcieli ujawniania w Sejmie, to zobaczylibyście, że nagle, nie wiem, Kaczyński, to nie chodzi o politycznie, ale mówię przykładowo. Jarosław Kaczyński mówi na przykład w Sejmie i wchodzi na tą mównicę i chce powiedzieć Jarosław Kaczyński, a nagle mówi prawdziwe nazwisko Kleinstein. I takie rzeczy by się działy. Zrozumcie i po prostu albo by powiedział, że mój brat nagle by sam nie wiedział, co mówi i nagle by powiedział, że mój brat przywrócił masonerię, bo sam był masonem. Takie rzeczy by się działały i będą się dziać. A co wy myślicie, że jak ja sobie chodzę, spaceruję, obrazuję, to tak sobie po prostu no znajduję później jakieś dziwne, różne rzeczy. Przecież to, co odkrywam, powiem wam jeszcze jedną, taką ważną sprawę. Wenta powiedział mi coś takiego już później, jak umówiliśmy się na te spotkanie. Oczywiście złamał Wenta warunki, bo do tego, co teraz dojdzie, ja mu powiedziałem, że ja się zmierzę na jego warunkach, ale teraz ma po prostu dać spokój ze sprawami i to wszystko, bo się będzie przedłużało. Ale widocznie wiedzieli, że nawet po prostu z jednym może im nie wyjść, więc złamał to, ale zresztą złe to i tak nie dotrzymuje słowa, więc tutaj mi zaczęli sprawy zakładać. Ta akcja Beatki i to wszystko. Więc wtedy powiedział coś takiego, że oni go podesłali, że tylko podesłał Wentę w tym 2020 roku, że to po prostu, że to mu Wicherek powiedział właśnie na rozprawie, że ja obrazuję głagolicę. No bo zaczęło się właśnie takie, że po prostu no ujawniłem, no zauważyłem, że jest masonem, miał symbolikę masońską, wicherek, no tam przyznał się do kilku rzeczy. Moja żona na pewno nie chciała powiedzieć to, że takie nagranie było sfałszowane. Przyznała się do wielu rzeczy. No Adam Dubin się przyznał do 189, więc dziwne rzeczy się działy. I to ponoć Wicherek właśnie
to spowodowało, że oni się właśnie kapnęli. I dlatego mówię, w pismach procesowych nie ma nic o Głagolicy. Ja wam mówię, że budźcie się, oglądajcie to wszystko, co się wokół was dzieje. Odchodźcie od jakiejś chemii, o jakichś różnych rzeczy. Nie wiem, kto ma możliwość, wsadźcie sobie pewne rzeczy na działkach. Też po prostu zacznijmy razem działać coś. Tak jak puściłem ten ostatni spektakl na Wawelu, też jest bardzo ważne. Co intuicyjnie czułem, że powinienem iść, bo że masoneria nam coś pokaże na tym przedstawieniu. I popatrzcie, mówią, że byliśmy lechitami. Później jest pokazane, że po prostu ten smok powstał dlatego, że wycięty był święty Gaj. Więc po prostu, a co teraz się dzieje? Od razu mi się przypomniał ten cały Venta i w ogóle, że przy tych właśnie terenach, gdzie coś podejrzanego się dzieje, to oni niszczą przyrodę. No bo przyroda by nie dopuściła do jakichś stare drzewa czy coś, żeby krzywdzić dzieci albo coś. I dlatego są wycinane, dlatego jest po prostu niszczona przyroda wokoło takich miejsc. I też można zauważyć takie miejsca właśnie przez to. Zamek w Skurbaczewie to jest uschnięta brzoza, tam symbol trójkąta, świat podziemny i brzoza uschła. To samo, co mówił Venta. Nie wiem, no to kończę chyba. Mówię, ja uważam, że chcę, żebyście zrozumieli, że po prostu, że to się stało. Że wyszła iskra z Polski, wyszła od was. Nie wiem, kto czuje sercem, to zacznijcie obrazować tą Głagolicą. Dlatego udostępniłem to wszystko za darmo. No i też liczę na wasze po prostu wsparcie i rozumowanie sercem. Zacznijcie rozumować sercem. Czyli po prostu jak widzicie, że ktoś coś tam mówi, że ktoś tam coś zrobił, ale dowodów nie ma, bo zgubił, albo nie chce mu się po prostu pokazywać, to po prostu i czujecie sercem, że coś tu nie gra. Jakieś, nie wiem, was coś skręca, albo coś, no i jakieś sygnały dusza wam coś przekazuje, to wiecie, że to jest, ktoś nie mówi prawdy. I to chodzi właśnie o przeszywanie wszystkiego. Do wszystkiego możemy dojść na takiej zasadzie. Słuchajmy serca. Czym bardziej będziemy mieć to pole oczyszczone z negatywnych wibracji, z negatywnych emocji i będą same pozytywne, to będziemy mieć właśnie silną intuicję. Będziesz szedł i zobaczysz, po prostu zaczniesz widzieć więcej. To też nie chodzi o to, żeby się wszędzie rozglądać. To jest po prostu tak, że jak się ma intuicję, idziesz i za czym pójdzie słuch i za czym pójdzie wzrok. Ja sobie na przykład obrazuję, później idę na miasto i nagle po prostu idę, a nagle coś instynktownie się odwracam w prawo, a tam na przykład jest jakaś wlepka albo jakiś znak albo coś i podchodzę. I wiem, że to jest istotne w tym, co szukam. Tak samo jak szukałem różne informacje na temat danych ludzi, no to po prostu wpisuję coś i nagle mi się otwiera jakaś podpowiedź strony i patrzę jakaś coś i wchodzę. A nagle się okazuje, że to są materiały potrzebne. Tak. Czy na przykład, nie wiem, nagle na ławce widzę jakieś gazety i już wiem, że mam sprawdzić tytuł, albo spotykam po prostu kogoś i nagle ktoś do mnie podchodzi i zaczyna rozmawiać i wsłuchuję się w tą rozmowę i wiem, że tu może być podpowiedź na coś.
I zawsze każdy ma w życiu tak, tylko po prostu nie zwracamy uwagi do tego. Masz jakiś problem, wychodzisz wyrzucić śmieci, a nagle ktoś do ciebie podchodzi, zaczyna gadkę, a ty sobie myślisz, o kurde, za chwilę się serial zaczyna, czy tam mecz, i gość mi jakieś głupoty gada, a ja się śpieszę na mecz. A on ci może daje właśnie odpowiedź na twoje zmartwienia. Bo ci opowiada historię, jak on wyszedł ze swojej sytuacji i to jest odpowiedź. Ja też dawniej, teraz jak patrzę z perspektywy lat na pewne rzeczy, to też miałem zawsze taką intuicję, ale czym byłem bardziej obniżony, to jej po prostu nie rozumiałem. Było tak właśnie, że ktoś mi na przykład, ja jakiś miałem problem, gdzieś tam ktoś nagle mnie zaczepił i zaczął mi coś opowiadać, a ja po prostu go nie słuchałem. I nie kapłem się po prostu, miałem za słabą intuicję, żeby zrozumieć, że to po prostu, no nie jesteśmy sami na tym świecie, no to po prostu działa po prostu. Tylko my musimy, mamy wolną wolę. Stwórca może nam tylko pomagać, podsyłać nam na jakieś wskazówki czy coś. Ale jeśli my nie odrzucimy całkowicie Matrixa i nie powiemy, że wybieramy dobro i świadomie, z własnej woli, to po prostu no nie może być nic na siłę. Może nam tylko podsyłać po prostu jakieś wskazówki. Nawet ktoś, kto już prawie ma zrobić za chwilę rytuał Hirama Abifa, to może mieć jeszcze jakieś tam spotykać jakichś ludzi i wystarczy, że to działa tak, że nawet jak ktoś jest strasznie obniżony i nagle może być coś takiego, że nagle jego kumpel będzie żebrał o kasę gdzieś jakieś dzieciństwa i wystarczy tylko takie coś, że on go zobaczy i nawet po prostu ruszy go to sumienie chwilę i to już po prostu, nawet jak jest w 90% zły, to już się obniża na te 80%, że jest zły przez taki uczynek, albo 70%. Jest cały czas walka o nasze dusze. A to, co wam pokazywałem, te szklanki w tym antykafe, te oczka, to wszystko, gdzie są na jakichś produktach czy coś, to jest otwarcie wrót i ściąganie jakiejś energii. Jak się otworzy wrota, to na przykład byśmy mieli 100% dobra, otwierasz wrota i już masz tam 90% dobra, no i zbiera ci się w tym polu cienia umysłu jakieś po prostu te negatywne uczynki, negatywne emocje i może być tak, że z 90% dobra zrobi się, że w końcu będziesz miał 10% dobra, a później zaprzedasz duszę. I to też nie trzeba być iluminatem, żeby zaprzedać duszę. Tylko, że to jest na takiej też, jak ja mówiłem, chodziło mi o piramidę finansową, to się nazywała chyba tryb argentyński czy coś takiego. I to chodzi o to po prostu, że to jest na takiej zasadzie, że jak ktoś tu pierwszy raz zeszedł i po prostu dopiero otworzył te wrota i zaprzedał duszę, to on będzie po prostu, będzie miał po prostu Pana nad sobą. I to nie jest tak, że w tym życiu od razu zaprzeda duszę i od razu będzie milionerem czy wszystko. Nie, to jest na kredyt. Dopiero w następnym, jeśli tutaj coś po prostu doprowadzi do jak najwięcej niszczenia dusz. Czyli taka Beatka po prostu to, ona teraz nic nie osiągnie w tym życiu. To po prostu, jeśli by zniszczyła mnie, zniszczyłaby matkę, zniszczyłaby wielu jakichś ludzi, to dopiero gdzieś tam odrodzi się mocniejsza i będzie tam coś tam w następnym wcieleniu, w następnym ciele mogłaby coś tam znaczyć. Ale to jeszcze, to jest po prostu
To jest prawdziwy świat rzeczywisty. Ja już się nie boję jakieś po prostu, że a nie mów takich rzeczy, bo cię zamkną do psychiatryka. No to zobaczycie, że mnie nie zamkną do psychiatryka, bo to nie zależy od nich, bo ja jestem zdrowy psychicznie i nic nikomu nie zrobiłem. Nie jestem zagrożeniem i oni sobie mogą tylko mnie straszyć. Póki się nie obniżę, to tylko będą, to sami sobie kręcą bata, bo jak będą cały czas pokazywać, że mnie niby atakować mnie, to będą się działy cuda i ludzie się będą budzić. Przecież ja wiem, że jutro ma przyjść moja córka i to też oni liczą na to, że będę się wstydził i że tutaj, albo że ludzie pomyślą tak, a no tutaj matka go nie lubi, tutaj córka, tutaj starsza. No ale dobrze, zrozumcie, że po pierwsze mogli ją czymś zastraszyć, a po drugie to jest milioner. I ja wam chcę powiedzieć jedno, w czym chciałbym waszą pomoc. Jutro jest piątek, czyli po prostu w piątek oni nie usuną filmu przez weekend. Więc ja w piątek zamierzam puścić taki film kontrowersyjny, znaczy kontrowersyjny, no dowody na korupcję w Krakowie i chodzi mi o to, żeby doszło do jak najwięcej osób, bo oni skasują mi tak w poniedziałek. No i też puszczę właśnie film, który też mi kasują, o Adamie Dubinie, no bo oni twierdzą cały czas, że Adam Dubin nie jest wcale tak bogaty. No bo wtedy jak będziecie oglądalibyście, jakby oni mi tego nie kasowali, jakbyście oglądali film Adamie Dubinie, to byście zrozumieli, dlaczego Beatka sprzeda własnego brata, siostrę, znaczy syna, nie wiem, matkę, po prostu, bo tu jest kasa. Bo to nie jest jakiś byle, on wygląda jak dziad, on mieszka w domu ten, ale mają kasę dużo i mieli, i jeszcze pokażę, o co chodzi. To jest naukowiec, który jego wydział miał wyprodukować szczepionkę na COVID i cały czas ten temat się nie skończył, bo to jeszcze, gdyby mnie zlikwidowali, to ja uważam, że włączą znowu pandemię i będzie to. Dobrze, dziękuję za uwagę. Mówię, chciałbym, żebyście uwierzyli w to, że naprawdę poszła iskra i że tego już się nie da zatrzymać. I kto jest za mną, to nie bójcie się, że mi tam coś zrobią, bo Beatka chce. No Beatka może chcieć. Ale póki ja się nie obniżę, to nic się nie stanie. Czyli kto jest za mną po prostu i chce, żebyśmy doprowadzili do końca i ujawnili iluminatów i zakończyli handel dziećmi w Polsce i na świecie, to po prostu to myślcie po prostu tylko pozytywnie. Sami nie wizualizujcie, że mi się coś stanie. Nic mi się nie stanie. Patrzcie, że będzie pozytywny wynik. No nic, no po prostu, no zobaczymy, co jutro będzie. Ja tylko po prostu i też pamiętajcie, nie dajcie się manipulować, szantażować, nawet jak ktoś dla was coś ma, na was coś ma. Tak jak na przykład wielu by się dzisiaj wstydziło pokazać to, no i co, jakbym nie transmitował tego, to co, mogliby zrobić coś takiego, że mnie zwinąć po prostu. Bo ja w tym momencie, jakbym nie użył kamery, to mogą powiedzieć, że ja coś zrobiłem i później dowiecie się, że przyszła policja, a ja, nie wiem, uderzyłem policjanta albo coś. Oni teraz już boją się po prostu, popatrzcie się, ile hejtu było, ile teraz jest tych hejterów ściąganych, żeby tylko hejtowali, żeby to jeszcze spróbować, żebyście się ode mnie odwrócili, żeby mnie zdyskredytować. Czemu akurat po 5 latach córka, którą prosiłem wielokrotnie, żeby
nie chce się ze mną, ta starsza córka, nie chce się ze mną widywać. Okej, ja to rozumiem, jeśli uwierzyła im w te bzdury, ale po prostu, żeby przyszła do babci, ja wyjdę w ten dzień, a nagle ona dzisiaj mi dzwoni i słyszę jakieś osoby w tle, co jej podpowiadają, że ona nagle jutro do babci przyjdzie. No to, no po co, jak myślicie? Żeby jakieś robić, po prostu, nie wiem, wezwać policję, że coś zrobiłem albo coś. Też będę musiał nagrywać. Ale ja już się nie będę patrzył po prostu. Tutaj po prostu jest za duża stawka. Ja już tego nie zostawię. Nie zostawię dzieci i po prostu musimy zmienić, doprowadzić sprawę do końca. Już nie ma, już cokolwiek by zrobili, to ja się nie dam zaszantażować. Dziękuję za uwagę.